Julia, przez 7,5 roku występów w barwach czarnych Sosnowiec grałaś o nieco inne, wyższe cele niż te, które przyświecają rekordzistkom. Nie masz pewnych obaw przed tym? Nie, nie mam. Ja uważam, że czas na zmianę zawsze musi nastąpić i po 7,5 roku w czarnych zdecydowałam się na tą zmianę. Uważam, że Rekord jest fajnym klubem z możliwością rozwoju, dlatego cieszę się, że jestem tutaj. Jesteś młodą piłkarką, więc to nie odległa przeszłość, kiedy reprezentowałaś młodzieżowe reprezentacje Polski. Ile tych występów się uzbierało? Myślę, że kilkanaście albo kilkadziesiąt, bo tam było U15, U17 i U19, więc myślę, że kilkadziesiąt. Najbardziej pamiętne? Z Turcją grałyśmy w Finlandii. To był fajny mecz. Pamiętam, bo grałyśmy późną porą, o 19:00, to dla mnie była nowość. I wygrały się wtedy 2-0, z tego co pamiętam. Grasz na lewej stronie defensywy, a nie ciągnęło ci nigdy do przodu? Nie, nie, ja raczej z tyłu na spokojnie defensywa i odpowiedzialność. Powiedz mi, gdybyś miała nieskromnie wymienić swoje atuty wojskowe. Myślę, że na pewno waleczność, bo gdzieś zawsze jestem zawodniczką, która walczy do końca i nie daje za wygraną. Nie lubię przegrywać. Pierwsze wrażenia z pobytu przy Startowej 13? Na pewno obiekt robi wrażenie, bo no jest tu hala, boiska ze sztuczną nawierzchnią, naturalne i duży standard ogólnie obiektu, więc to na duży plus. Niespełna miesiąc pozostał do startu Ekstraligi Kobiecej. Znasz tę ligę dobrze. Jak to będzie na wiosnę? Nie wiem, no mam nadzieję, że wszystkie mecze wygrane, albo przynajmniej większość. Czego serdecznie życzę. Dziękuję bardzo.